Witajcie. Mam na imię Barbara, jestem prawniczką i bioetyczką. Pierwszy raz spotkałam się z prawem, jak miałam 8 lat. Jako 8-latka byłam dosyć upartym dzieckiem i zawsze próbowałam postawić na swoim, przekonać rodziców do swojej racji. Któregoś razu już tak zmęczyłam swoją upartością rodziców, że powiedzieli, że zachowuję się okropnie. Uznałam, że nie można tak do mnie mówić. Obrażona poszłam do domowej biblioteczki i tam znalazłam cienką książeczkę z orzełkiem na okładce. Otworzyłam. Wpadły mi w oko słowa "my, naród". Pomyślałam, że to coś ważnego. Było tam wiele artykułów, ale przeczytałam tylko te krótsze. I tak wpadłam na artykuł 30 Konstytucji, który mówi o tym, że każdy człowiek ma przyrodzoną i niezbywalną godność i że jest ona nienaruszalna. Z rodzicami ten argument nie wypalił, ale z tego przepisu, z artykułu 30 Konstytucji można wywieść obowiązek poszanowania autonomii uczestnika badań naukowych, a co za tym idzie, odebrania jego zgody. Od zawsze uważałam, że prawo powinno chronić jednostkę. Ochrona jednostki wiąże się też z ochroną informacji o danej osobie. Moje zainteresowania doprowadziły mnie do miejsca, w którym jestem teraz. Robię doktorat z prawa o wynalazkach biotechnologicznych pochodzenia ludzkiego i opowiem wam dziś historię Henriety Lacks. Historię Henriety poznałam na bioetyce, na zajęciach z etyki badań naukowych. Jest rok 1951. Czas segregacji rasowej w Stanach Zjednoczonych. Do szpitala Johna Hopkinsa w Baltimore zgłasza się 31-letnia kobieta, afroamerykanka pracująca na plantacji tytoniu, matka pięciorka dzieci. Zgłasza ból w dole brzucha oraz częste krwawienia z dróg rodnych. Lekarz przeprowadza podstawowe badanie ginekologiczne i od razu zauważa nieprawidłowość. Jest zaskoczony, ponieważ parę miesięcy wcześniej Henrietta rodziła i z dokumentacji medycznej nie wynika, żeby jakakolwiek nieprawidłowość mogła mieć miejsce. Pobiera próbkę oddaje do badań. Z badań wynika, że Henrietta ma zaawansowanego raka szyjki macicy i to w takim stadium, że medycyna już nie może nic zaoferować. Niedługo po diagnozie Henrietta umiera. Pobrane próbki trafiają do lekarza i badacza pracującego w tym szpitalu, który nazywał się George Guy. One go zaciekawiają, bo wyglądają inaczej. Są ciemnofioletowe, błyszczące i glutowate. Prosi swoją asystentkę, Mary Kubicek, żeby pobrała jeszcze więcej tych próbek ze zwłok Henriety, znajdujących się jeszcze w szpitalnej kostnicy. Zaczyna badać te próbki i okazuje się, że one się namnażają, zachodzi samoreplikacja i nie umierają. Pomyślał: bingo. Odkryłem idealny materiał badawczy i tak też się stało i tak zainicjował linię komórkową HeLa, nazwaną tak od pierwszych imienia i nazwiska Henriety Lacks. Ta linia komórkowa została wykorzystana w wielu badaniach na całym świecie. Wykorzystano je w badaniach dotyczących szczepionki na polio, wirusa HPV czy HIV. Wykorzystano je też ostatnio przy badaniach dotyczących rozbrojenia wirusa SARS-CoV-2, z którym jeszcze niedawno mieliśmy globalny problem. Gdyby zebrać komórki Henriety z całego świata i ulepić z nich sylwetkę człowieka, to taki człowiek byłby wyższy niż sama Henrietta, która miała około 1,50 m wzrostu. Historia Henriety przebiła się do popkultury. O jej życiu powstała książka "Nieśmiertelne życie Henriety Lacks", a o tej książce i powstawaniu tej książki powstał również film o takim samym tytule. Kilka lat temu w Warszawie był też wystawiany spektakl w oparciu o życiorys Henriety. Sama Henrietta, oprócz tego, że jest nazywana nieśmiertelną, jest nazywana matką współczesnej medycyny. Jak to się stało? Ona nie rozumiała języka medycznego, był to dla niej język obcy. Wizytę u lekarza kojarzyła ze złymi nowinami. Stało się to tak, bo to jej komórki, komórki Henriety, pomogły w rozwoju medycyny, jaką znamy dzisiaj. W oparciu o te komórki wiele osób obroniło doktoraty czy habilitacje. Firmy farmaceutyczne opracowały terapie, leki warte miliony czy miliardy dolarów. Można powiedzieć, że nauka się zagalopowała i zawłaszczyła w pewien sposób te komórki. Bo w 2013 roku naukowcy w ogólnodostępnych bazach danych opublikowali genom linii komórkowej HeLa bez zgody rodziny Henriety, a co za tym idzie, opublikowali informacje wrażliwe na temat żyjących osób. To wszystko wydarzyło się bez zgody i bez wiedzy Henriety czy jej rodziny. Henrietta, umierając, osierociła pięcioro dzieci. Jej rodziny przez długi czas nie było stać na podstawowe ubezpieczenie zdrowotne.
Rodzina próbowała dochodzić zadośćuczynienia, jednak nieskutecznie. Jedyne, co im się udało osiągnąć, to to, że zasiadają w grupie roboczej do spraw dostępu do genomu linii HeLa przy Amerykańskim Narodowym Instytucie Zdrowia i dzięki temu mają jakiś głos w tej sprawie. Możecie powiedzieć, co z tego? Rok 1951 to inne milenium, po co mam sobie tym zaprzątać głowę? Tu jednak chodzi o wykorzystanie informacji o was bez was. Proszę, niech podniosą rękę osoby, które mają blokadę telefonu na PIN, linię papilarną lub rozpoznawanie twarzy. No i po co to robimy? Czy macie nam jakieś kompromitujące zdjęcia? O to już nie pytam. Ale dziś wiemy, że jeśli ktoś ma dostęp do naszego telefonu, może przewidzieć nasze preferencje zakupowe czy na kogo zagłosujemy w najbliższych wyborach. Podobnie jest z informacją genetyczną. Jeśli ktoś ma dostęp do naszej informacji genetycznej, może przewidzieć, na jaką chorobę w przyszłości zachorujemy. Jeśli ta informacja wpadnie w ręce ubezpieczyciela, może tak zaprojektować umowę ubezpieczenia, że umowa ta nie będzie obejmowała ryzyk, które się pewnie ziszczą i tych pieniędzy ze składek nigdy nie zobaczymy, bo akurat to będzie ta choroba, która nie była objęta tą umową. Wspomniałam wam o zgodzie na samym początku. Złotym standardem jest świadoma zgoda, czyli akceptuję wykorzystanie moich komórek, ale najpierw dostaję informacje o samym badaniu, o korzyściach i ryzykach związanych z wykorzystaniem tych moich tkanek. Tylko jak to zrobić, jak moje tkanki są setki czy tysiące kilometrów w jakimś laboratorium ode mnie? Tu z pomocą przychodzi bioetyka, która proponuje aż 8 modeli zgody, ale dziś przedstawię wam 3 z nich. Przewrotnie zacznę od tak zwanej zgody in blanco. To tak jakbym mężczyznę z pierwszego rzędu spytała, czy zgadzasz się na to, co chcę z tobą zrobić? Jaką masz informację? Żadną. Może to być umówienie się na kawę, a równie dobrze sprzedaż twojej energii na czarnym rynku. Mam nadzieję, że inflacja tam też działa. Jak nie wrócisz do domu, to nie miałam z tym nic wspólnego. Zauważcie, że lekarze z Baltimore nawet tego nie zasugerowali Henriette. W bioetyce mówi się, że im bardziej ogólna jest zgoda, tym mniej jest świadoma. W przypadku zgody in blanco ten stopień ogólności jest tak duży, że ciężko mówić o jakiejkolwiek świadomości. Lepszym i częściej stosowanym w praktyce, zwłaszcza w biobankach modelem, jest zgoda szeroka. Mówi się, że jest to zgoda na zarządzanie materiałem. Wskazuje obszar badawczy, który jest dla mnie okej, i obszar badawczy, który na pewno nie jest dla mnie do zaakceptowania. To tak jakbym kobietę z drugiego rzędu spytała: dzień dobry, ja jako badaczka, w jakich badaniach mogę wykorzystać twój materiał biologiczny? I powiedziałabyś: w badaniach onkologicznych – zgoda. W badaniach neurologicznych – zgoda. Ale w przypadku szczepionek nie, nie zgadzam się i jak najbardziej masz taką możliwość. Ostatnim modelem, o którym chciałabym wam dzisiaj powiedzieć, to zgoda ostrożnościowa. Zgoda na wszelki wypadek, just in case. Ma ona zastosowanie w przypadku wycinania czegoś z ciała pacjenta, zazwyczaj przy operacji. Dla przykładu, przychodzi ktoś z guzem do szpitala, guz jest wycinany, po operacji oddajemy guz do histopatologii, żeby mieć pewność, z czym tak naprawdę mieliśmy do czynienia. I lekarz, oddając tego guza do histopatologii, może zadać pytanie: a jak nam coś zostanie, to możemy to pobadać? Ten model miałby zastosowanie w historii Henriette, ale tak się niestety nie stało. Wiem, że wybór jest czasami dla nas przytłaczający. Powiedziałam wam o 3 modelach, a jest ich aż 8. Warto jednak pamiętać, że możemy oddać taką zgodę. Nie musimy. Ta zgoda może być w pewnym zakresie tylko. Bo oddając zgodę, możemy też powiedzieć zgadzam się lub nie na informacje o ryzykach chorób, jeśli takie zauważysz, badaczu. Jeśli tej zgody nie będzie, badacz może mieć związane ręce i nigdy się o tym ryzyku nie dowiemy. W Australii w latach 2017-18 na grupie 750 pełnoletnich osób przeprowadzono badania. Spytano ich, który model uważasz za najlepszy. Ankietowani wskazali na model zgody szerokiej, czyli tego zarządzania. Te obszary tak, te obszary nie. Jakie to ma dla nas znaczenie? Nie tak często oddajemy próbki do badań. Tu jednak, tak jak wspomnieliście, większość z was ma blokadę telefonu. Czy jednak tak samo dbacie o informacje o szeroko pojętym zdrowiu, w tym informacje genetyczne, jako informacje na tym małym urządzeniu? Powinniście. Dostęp do tego typu informacji daje tak dużą wiedzę o was, że powinniśmy to traktować poważnie.
Chciałabym też, żebyście pamiętali, że dziś nie wiemy, jak wiele będzie można wyczytać z naszej informacji genetycznej jutro. Dzięki.